Witajcie, przyjaciele. Jesteście głodni? Do wyboru, do koloru. Cokolwiek chcemy? Wow! Super! Mam pomysł. Zamówmy sobie jedzenie. Pewnie. Ale jak to? Kasa nam się skończyła. Ale przypał. Jesteśmy skazani na głodówkę. Tylko nie płacz. Mam pomysł. Patrz, są tu nożyczki i czapka. Co oznacza, że mogę zrobić daszek. Troszkę wyobraźni i otworzymy nasz własny McDonald's. Fajnie, co? To dla ciebie. Dzięki. Zaraz przymierzę. Idealnie. A co to? Plakaty do dekoracji naszej restauracji. Super. Polecamy nasze nuggetsy. I apetyczne burgery. A także sałatkę Cezar. Postawię lodówkę z kolą tutaj. A tu będzie stała Fanta. No, zobacz, co mam. Świetnie. Zróbmy z tego logo, które zwabi do nas klientów. Jeszcze tylko troszkę. Ekstra! Nasza restauracja jest gotowa do otwarcia. Przybij piątkę. Zarobimy trochę kasy? No to jazda. La, 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 la. Witamy naszego nowego klienta. Co panu podać? No cóż, zobaczmy. Poproszę burgera, ale z dużą ilością kotletów. Doskonały wybór. Proszę czekać. A, dobra, przyjęte. Chwileczkę, zaraz wszystko przygotuję. Dobrze, że mamy tu dużo mrożonych kotletów. Pozostaje tylko je podgrzać. Patelnia sobie świetnie z tym poradzi. Naleję oleju. Opakowanie do wyrzucenia, a kotlety wędrują na patelnię. Kurczę, zmieszczą się tu tylko dwa. No dobra, wezmę toster. Wejdą tu jeszcze dwa kotlety i już będą cztery. A piątego kotleta przysmażę na tym żelazku. A co z pozostałymi? A, zupełnie zapomniałam, że mamy tu grill elektryczny. Świetnie, zaraz wszystkie kotlety będą gotowe. Jeszcze jest mini piekarnik. Też się zmieszczą dwa kotlety. No i gofrownica. Kurczę. Jest jeszcze jeden kotlet, a wszystkie urządzenia zajęte. Weź moją prostownicę do włosów. Dzięki, przyszłaś w samą porę. Wszystkie kotlety się grzeją. Ojej, co to za dym? O nie! Wszystko się pali! Tylko nie to! Katastrofa! Co tam się dzieje? Co ma pan na myśli? Gdzie jest moje zamówienie? Wszystko pod kontrolą, za chwilkę będzie. Może balonika? O, to miłe, dziękuję. Masakra! Mamy przechlapane. Kotlety z patelni są spalone. Te z żelazka też. Może w gofrownicy nie jest tak źle. O rany. A, jakie gorące! Prawie się poparzyłem. O rety, zapomniałem wyłączyć grilla. Tych kotletów nie da się uratować. Co za wstyd. Ale nie mogę pozwolić na to, żeby klient wyszedł stąd głodny. Muszę coś wymyślić. Zrobię tego burgera. Biorę bułkę. Poleję ketchupem, musztardą. Położę sałatę i kotlety. Dodam sera i drugą bułkę. Gotowe. Oto pańskie zamówienie. Smacznego. Dlaczego z tego burgera wydobywa się dym? Nie pamiętam, żebym zamawiał efekty specjalne. No dobra, w sumie wszystkie kotlety są na miejscu. No to spróbuję. Nie no, przesadziłem z tymi kotletami. Tak jest lepiej. Mmm, no całkiem niezłe. Smakuje mi. Palce lizać. Obsługa taka miła. Jestem zadowolony. Ojej, zaraz nam zapłaci. Ile płacę? O kurczę, co się dzieje z moim brzuchem? Co panu jest? O mój Boże! Muszę biec do łazienki. Chwila, a co z pieniędzmi? Nie trzeba było sprzedawać spalonego jedzenia. Gdzie są kolejni klienci? Co to za hałas? Słyszysz to? Tak, ale nie wiem, o co chodzi. O nie, to jest nie do zniesienia.
Wiem, klient podjechał do okienka samochodem. Gdzie jesteście? Dzień dobry. Czy możemy przyjąć zamówienie? Poproszę lody McFlurry. Oczywiście. Quentin, mamy nowe zamówienie. Już się robi. Zawsze trzymam w zamrażarce zapasowy kubełek moich ulubionych lodów Baskin Robbins. Co by tu dołożyć? O, M&M'sy. Nasypię ich tutaj. Klient będzie zadowolony. Jestem pewien, że ciasteczka Oreo też mu się spodobają. Ale najpierw je rozdrobnię. Użyję do tego młotka. Czego się nie robi dla klienta? Ręka już mi odpada. Dobra, wsypię ciastka. Wyszło niesamowicie, sam bym to zjadł. Ale niestety jestem w pracy. A no, przecież zapomniałem wymieszać lody. Jak szybko się kręci to mieszadło. O nie, co się z nim dzieje? Nie mówcie, że się zepsuł. O rany, no i co teraz? Najważniejsze to nie panikować. Pomoże mi mój słodki chomiczek. No to do roboty. Chomik lubi biegać, a ja gotować. Połączymy siły. Ale tempo, świetnie ci idzie. Dalej, maluszku. Teraz mogę mieszać McFlurry i zarabiać pieniądze na smakołyki dla pupilka. Pozostało tylko polać lody syropem czekoladowym. Wow, to wygląda niesamowicie. Ale bym tego spróbował. Kurczę, zapomniałem o kubeczku z logo. Nie szkodzi, zamaluję etykietę Baskin Robbins. I umieszczę na niej nasz znaczek. Tak lepiej. Obczaj to, Jess. Wow, wspaniałe lody. Oto twoje zamówienie. Dziękuję, oto pieniądze. Zabawkowy dolar? Nie przyjmujemy takich. Nie mam pieniędzy, przecież jestem trzylatkiem. Nie wiecie, kogo obsługujecie? No i kurczę, zarobiliśmy zabawkowego dolara. Jak to? Do bani. Witamy w McDonald's. Dzień dobry. Co pani sobie życzy? Niech się zastanowię. Frytki czy burger? Racja. Wezmę Happy Meala, w którym jest jedno i drugie. Mamy nowe zamówienie. Przyjęte. Szef kuchni Quentin zaraz pokaże klasę. Zacznę od kotleta. A póki będzie się smażył, obiorę ziemniaki za pomocą takiego gadżetu. Potrafię też równie szybko kroić. O nie, coś poszło nie tak. To nie wygląda jak frytki. O, wentylator. Właśnie tego potrzebuję. Zrobi to znacznie szybciej niż ja. Bierzemy ziemniaka i podrzucamy. Ekstra. Ojej, muszę wziąć garnek. Łapię, łapię. Wspaniale. To wystarczy, żeby zrobić niesamowite frytki. Teraz tylko olej i smażymy. Co to za dziwny zapach? O nie, mój kotlet! Nie pozwolę mu się znowu przypalić. Lepiej go pilnuj, bo znowu nic nie zarobimy. Spróbuję, póki nikt nie widzi. Super. Przesypuję je do pudełka. Wezmę to od klocków Lego. Co myślicie? Dla mnie wygląda podobnie. Zmienię tylko etykietkę. Ekstra, idealnie. No i pora na burgera. Wszystkie składniki są gotowe. Kotlet, ser, ogórki i ketchup. Jeszcze pomidory, sałata i bułka. Rewelka. O, prawie zapomniałem o napoju. Wszyscy kochają kolę. Mam już odpowiedni kubek. Wlewamy do pełna. No i wkładamy słomkę. Wszystko gotowe? Smacznego. Dziękuję bardzo. Co to, kola? Nie no, dziecko nie może tego pić. Chcę wymienić napój na inny. Poproszę koktajl mleczny. Dobrze, nie ma problemu. Zaraz go przygotuję. Najpierw wezmę mleko. O nie, chyba się skończyło. Ale mam pomysł. Pani krowo, proszę poczekać. Można troszkę mleczka. Potrzebuję go do koktajlu. Ale ciężkie. Dobrze, że trafiła mi się miła krowa.
Leję mleko do kubeczka, żeby było truskawkowe. Dodam słodkiego syropu. Jaki pyszniutki. Pozostaje tylko dobrze to wymieszać. Rewelka. Truskawkowy koktajl dla dziecka. Proszę, oto i on. Dziękuję. Pij, mój malutki. Ojej, jak mu smakuje. Oddaję kubeczek. Widziałaś to? Zobaczmy, co jeszcze mamy w naszym Happy Mealu. Ojej, Pikachu. Kochanie, zobacz, co tu mamy. Pika, pika. Ojej. Wypowiedział pierwsze słowo, dziękuję. Ale słodziak, świetnie nam idzie. Kurczę, zapomnieliśmy o kasie. O nie. O, cześć, piesku. Nie rozumiem cię. Przykro mi, ale psom wstęp zbroniony. Ale słodziak. W porządku, nie szkodzi, że jesteś psem. Wybierz danie. Nuggetsy? No dobra. Quentin, mamy zamówienie. Nie ma problemu. Pusto, ale lipa. Mam pomysł. Mam kilku przyjaciół na wsi. Kurko, podziel się ze mną nuggetsami. Ej, dokąd to? Kurczę, ja chcę tylko trochę. Nie chce mi pomóc. Kurczę, nie ma nuggetsów. Dobra, Quentin, stań na kasie, a ja coś wymyślę. Przyda mi się blender. I karma dla psów. Idealna dla mojego kudłatego klienta. Wrzucę ją do blendera i zmiksuję. Okej. Powstały proszek zaleję mlekiem. Z tego ciasta można zrobić nuggetsy. To świetny pomysł. Ulepię kawałki nuggetsów i położę na blaszce. Gotowe. Mogę je upiec w piekarniku. No i wyciągam. Podam je pieskowi w misce z naszym logo. No i smacznego. Częstuj się. Wow, brawo, Jess, pachnie przepysznie. Lepiej nie próbuj. No dobra. Oto twoje zamówienie. Smakuje ci? Patrz, jak szybko je. Ale nic dzisiaj nie zarobiliśmy. Patrz! Ale czad! Ta kasa jest dla nas? Wow, dzięki, piesku! Polecamy się na przyszłość. Przychodź jeszcze. Jednak zarobiliśmy. Zostań naszym przyjacielem. Subskrybuj kanał MultiDo i daj nam lajka. A jeśli chcesz oglądać nasze filmy jako pierwszy, naciśnij dzwoneczek. Do zobaczenia, pa, pa.